Cześć Boże, Agnieszka Kiedrowska, zapraszam Państwa na informacje dnia. Umowa handlowa między Unią Europejską i Kanadą podpisana. W piątek porozumienie zaakceptowała Walonia. Dziś dokument został oficjalnie parafowany. Teraz CETA czeka na ratyfikację przez parlamenty narodowe krajów członkowskich oraz Parlament Europejski. Szczyt Unia Europejska-Kanada początkowo zaplanowano na 27 października. Podpisanie porozumienia zablokowała jednak Walonia. Naciski unijnych urzędników i negocjacje z federalnym rządem Belgii przyniosły porozumienie. To bardzo ważna umowa. Myślę, że to najlepszy traktat od początku Unii Europejskiej. Z wieloma wysokimi standardami, poziomem regulacji. Jestem usatysfakcjonowany, widząc, że po osiągnięciu porozumienia w Belgii w ciągu kilku godzin uzyskano ostateczne porozumienie Unii Europejskiej. Powiedział minister spraw zagranicznych Belgii. Dziś doszło do parafowania umowy CETA. Podpisy pod dokumentem złożyli premier Kanady Justin Trudeau, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, szef Rady Europejskiej Donald Tusk oraz premier Słowacji Robert Fico. To ważny dzień dla Unii Europejskiej i Kanady. Wyznaczyliśmy międzynarodowe standardy, które muszą być przestrzegane również przez innych, tych, z którymi jesteśmy w trakcie negocjacji. To dobry dzień dla Unii Europejskiej i Kanady, mówił przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Możemy wyznaczyć standardy dla przyszłych międzynarodowych umów handlowych, wprowadzać zasady do tego, co nazywamy globalizacją. Teraz umowa CETA czeka na ratyfikację przez parlamenty narodowe krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz aprobatę Parlamentu Europejskiego. Jakiekolwiek decyzje, które będą zapadały dotyczące tej umowy w Polsce, muszą być ratyfikowane większością 2/3 głosów. To jest naprawdę bardzo, bardzo mocne zabezpieczenie i na pewno nigdy nie będzie zgody polskiego rządu Prawa i Sprawiedliwości, aby wprowadzać rozwiązania, które byłyby niekorzystne dla Polski. Przypomniała jeszcze przed przyjęciem porozumienia premier Beata Szydło. Część zapisów, które znalazły się w umowie, będzie stosowanych jeszcze przed zakończeniem procesu ratyfikacji. CETA zakłada zniesienie niemal wszystkich ceł we wzajemnym handlu między Unią Europejską i Kanadą oraz większość barier pozataryfowych. W środkowych Włoszech doszło dziś rano do kolejnego trzęsienia ziemi. Jak potwierdził premier Matteo Renzi, nie ma ofiar śmiertelnych. Obrona cywilna informuje około 20 rannych i bardzo dużych zniszczeniach. Solidarność z narodem włoskim wyraził Ojciec Święty Franciszek. Poranne trzęsienie ziemi we Włoszech było najsilniejszym, jakie nawiedziło kraj od 1980 roku. Wstrząs z epicentrum między regionami Umbria i Marche miał magnitudę 6,5. Po nim nastąpiło ponad 50 wstrząsów wtórnych. Wstrząsy pojawiły się w tym samym rejonie co w środę. Wiele osób już wówczas opuściło swoje domy. Choć do tej pory nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych, wiele osób zostało rannych. Bliskość z mieszkańcami środkowych Włoszech wyraził Ojciec Święty Franciszek. Wyrażam bliskość wobec narodu włoskiego centralnych Włoszech, dotkniętych ofiar trzęsieniem ziemi. Także dziś rano był silny wstrząs. Modlę się za rannych i za rodziny, które doznały poważnych szkód, a także za personel zaangażowany w ratowanie i pomoc. Zmartwychwstały Pan, niech da im siłę, a Matka Boża niech ich strzeże. Dzisiejsze trzęsienie ziemi we Włoszech spowodowało zniszczenia materialne. Jako olbrzymie określa się szkody dziedzictwa artystycznego oraz historycznego. Premier Włoch Matteo Renzi zapewnił, że nie będzie problemu z funduszami na odbudowę tego, co zostało zniszczone. Odbudujemy wszystko, domy, kościoły i placówki handlowe. To wspaniałe terytoria, stanowiące część włoskiej tożsamości. W Nursi runęła XIV-wieczna bazylika pod wezwaniem świętego Benedykta, patrona Europy. Zawalił się tam też kościół pod wezwaniem świętego Franciszka. Mieszkańców Nursi, w tym zakonnice z tamtejszego klasztoru, ewakuowano. Całe miasto nie nadaje się już do zamieszkania, podała telewizja Rai, powołując się na lokalne władze. Niemal zrównana z ziemią jest położona koło Nursi osada Castelluccio. Szkody zanotowano również w Rzymie. Reforma edukacji zapowiadana przez Prawo i Sprawiedliwość nie będzie opóźniona, deklaruje premier Beata Szydło. Proponowane zmiany mają wejść w życie już w przyszłym roku.
W mediach już pojawiają się informacje, że planowana przez Prawo i Sprawiedliwość reforma edukacji ma być opóźniona. Na te doniesienia odpowiedziała premier Beata Szydło. Jej wprowadzenie nie jest absolutnie niczym w tej chwili opóźnione. Będzie przebiegała i będzie wprowadzona tak, jak było to zgodnie z harmonogramem. Rozpoczynamy reformę edukacji w przyszłym roku. Równocześnie premier zaapelowała o niewprowadzanie chaosu informacyjnego w sprawie, która wpływa na rodziców, dzieci oraz nauczycieli. Chcemy przeprowadzić reformę spokojnie, bez jakichkolwiek kłopotów. Chcemy, żeby w tej reformie brali udział i rodzice, i nauczyciele, i samorządowcy. Jesteśmy do tego przygotowani. Harmonogram jest przedstawiony. Niebawem rząd przyjmie nowe prawo oświatowe, które będzie właśnie wprowadzało tę reformę. Wszystko przebiega zgodnie z planem. Reforma zakłada, że od przyszłego roku mają zacząć funkcjonować 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum i 2-stopniowe szkoły branżowe. Układ 8 plus 4 był układem, który się sprawdzał, który dał bardzo wielu dobrych absolwentów i porządkował w pewien sposób te grupy wiekowo. Ja uważam, że nie jest to ani wielki eksperyment, ani wielkie ryzyko. Podkreśla pedagog profesor Aleksander Nalaskowski. Jego zdaniem wydłużenie nauki w liceach może przełożyć się na jakość przyszłych studentów. Być może będziemy mieli w ten sposób lepszych kandydatów na studia. Ja bym tego nie ignorował. To jest niezwykle ważne, ponieważ studia utoną kiedyś, utopią się, zadzierżgią się słabymi kandydatami. Reforma nie podoba się jednak opozycji oraz grupie nauczycieli zrzeszonych w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na 19 listopada Związek zapowiada ogólnopolski protest. Nie widać końca wojny w Jemenie. W nalotach arabskiej koalicji zginęło 60 osób. Prezydent kraju natomiast odrzucił pokojowy plan przedłożony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W Jemenie wciąż toczy się wyniszczająca wojna. Co czwarty mieszkaniec tego kraju głoduje. Genezę konfliktu przypomina profesor Katarzyna Wardin z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Dominującą religią jest islam. 99% to wyznawcy islamu, przy czym mniej więcej po połowie podzieleni pomiędzy sunnitów i szyitów. I na bazie tego podziału doszło w 2008 roku do pierwszego niezadowolenia, do pierwszych walk, w których grupa szyitów, którzy wtedy uważali, że są dyskryminowani przez rząd obsadzony głównie przez sunnitów, dyskryminuje ich zarówno w przestrzeni społecznej, jak i politycznej. Rozpoczęła się wojna, która z przerwami toczyła się do 2010 roku. Podpisano wtedy porozumienie. Niestety tak zwana arabska wiosna dotarła też do Jemenu i znów zaczął się wyniszczający kraj konflikt zbrojny. W wojnie stronami walczącymi są oddziały rządowe lojalne dla obecnego prezydenta Hadiego oraz rebelianci z szyickiego ruchu Huti wraz z częścią armii jemeńskiej popierającej byłego prezydenta Salaha. W konflikt włączone są również rywalizujące ze sobą Al-Kaida oraz tak zwane Państwo Islamskie. Kolejna zaangażowana strona to Arabia Saudyjska. Dzisiaj praktycznie mamy klęskę humanitarną, głównie spowodowaną nalotami Arabii Saudyjskiej, nalotami powietrznymi, gdzie Arabia chociaż obiecywała, że działania będą precyzyjne i tylko w określone miejsca, to jednak naloty są celowane w miejsca publiczne, w tą najbardziej wrażliwą przestrzeń publiczną, czyli bazary, miejsca spotkań, szpitale, szkoły. Kolejne tragiczne doniesienia z Jemenu mówią o 60 zabitych w wyniku nalotu arabskiej koalicji na budynki publiczne w portowym mieście Al-Gudaida. Wśród nich miał być ośrodek karny kontrolowany przez Huti. I to już wszystkie wiadomości w popołudniowym wydaniu Informacji Dnia. Na kolejne zapraszam 5 minut po godzinie 18. Do zobaczenia.